Trójka mieczy. Taka karta, gdy się pojawia w rozkładzie, to u mnie szczególnie budzi taki, no, taki dreszcz, taki niezbyt przyjemne odczucie, ponieważ jest taka czarna, taka ciemna, taka straszna, ale nie aż tak straszna jak piątka mieczy, o której za chwileczkę będziemy rozmawiać. Na tej karcie, która będzie tutaj pokazana, widzisz jeden miecz, to jest twój miecz, twoje myśli, fokus, twoje idee, twoje plany, ta twoja nowa droga. On jest skierowany w górę i nagle zaczynają go blokować dwa inne miecze. To są również takie sytuacje w związkach, gdy na przykład mamy związek dwóch ludzi i nagle pojawia się ktoś trzeci. To jest ta blokada. To jest to coś, co wymaga decyzji, mądrych decyzji, bo tak nie może być dalej. Ale to pokazuje... Brakuje mi głosu. Przepraszam Cię bardzo. Ale to pokazuje Ci również te sytuacje, w których masz Twój cel, masz Twoją nową drogę, masz już strategicznie wszystko zaplanowane i nagle Twoje myśli zaczynają płatać Ci figla. Zaczynasz się samodzielnie sabotować i blokować. Wątpliwości, strach przed nowym, co to będzie, czy mi się to uda, wszystkie takie czarne scenariusze, dlatego ta karta jest taka czarna i zwróć uwagę, to czarne tło, ten miecz jest zielony, czyli to nowe, to co wzrasta, to wiosenne, chce jak gdyby biec do przodu, iść w górę i nagle zostaje zablokowane. Masz na tej karcie również symbol róży. Róża, czyli rozkwit. Z tego pączka nagle rozkwitasz. Rozkwitasz, bo idziesz drogą Twojego serca, idziesz drogą do realizacji Twoich marzeń, Twoich pragnień. Ale co się dzieje? Wszystkie te miecze uderzają w tą różę i róża traci swoje płatki. I teraz sobie wyobraź, masz piękną różę, która rozkwita i nagle w tą różę są jakieś uderzenia i te płatki odpadają. I zamiast rozkwitu za chwilę będzie przekwit. I to są właśnie takie momenty, gdzie masz wszystko zaplanowane, chcesz wyruszyć albo wyruszasz i pojawiają się takie czarne myśli, czarne fantazje, czarne scenariusze. Gdy to się pojawi, co wtedy zrobić? Przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, że to siły mroku, siły diabelskie się aktywują i chcą Cię zatrzymać. To one podsuwają Ci te wątpliwości, te wszystkie słabości. To one tworzą w Twojej głowie te negatywne scenariusze, wzmacniają je coraz bardziej, a potem ha, 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 czarny scenariusz się zrealizował, bo one wiedzą, jak funkcjonują nasze myśli, że nasze myśli prędzej czy później staną się rzeczywistością. Dlatego, jeżeli zauważysz takie czarne myśli, świadomie łączysz się z energią wyższą, z energią wybranych arkanów, czyli na przykład z magiem, albo z arcykapłanką, albo z arcykapłanem. To wszystko, czego Cię uczyłam poprzez nasze spotkania. Albo łączysz się z energią świetlistą, energią anielską. Prosisz o pomoc, prosisz o wsparcie i mówisz do tego czarnego wilka, wynoś się, idź sobie, nie słucham Ciebie, słucham mojego białego wilka, bo mój biały wilk wie, co jest dla mnie dobre i mój biały wilk prowadzi mnie do szczęścia.